Dzień dobry Państwu. Nazywam się Konrad Zieliński. Dzisiaj jestem z Państwem online z uwagi na nadmiar obowiązków. Nie mogę być obecny w czódce. Niemniej chciałem powiedzieć parę słów podsumowania na temat statusu prawnego mniejszości wybranych przez nas w projekcie państwa. Będzie to taka próba porównania. Zacznę od tego, że o żadnym z państw europejskich nie da się dziś powiedzieć, że jest etnicznie i narodowo homogeniczne, jakkolwiek struktura narodowościowa niektórych z nich cechuje się względnie dużą jednorodnością, jak Polska, w innych jest wyraźnie jednorodna, jak chociażby Słowacja z liczną mniejszością węgierską, czy Hiszpania i Belgia ze wspólnotami regionalnymi. Niezależnie od tego, obecność mniejszości jest ważnym determinantem polityki wewnętrznej każdego państwa, zaś sposób traktowania, zakres praw i możliwości rozwoju i działalności grup mniejszościowych wyznaczają granice i stopień otwartości danego państwa oraz dojrzałości jego społeczeństwa. Na państwach ciąży zatem obowiązek zapewnienia mniejszościom możliwości swobodnego rozwoju własnej świadomości narodowej, pielęgnowania tradycji, rozwoju kulturalnego, posługiwania się językiem ojczystym, jak i zapewnienia ochrony w przypadku, gdy prawa te są zagrożone. W prawodawstwie wewnętrznym państw Unii Europejskiej nie ma jednej wspólnej definicji mniejszości. Niemniej, niezależnie od definicji, udało się wypracować pewne rozwiązania prawne i są one generalnie obowiązujące i stosowane w państwach unijnych. Zaczynając ten krótki przegląd sytuacji prawnej mniejszości wybranych przez nas państwach, w odniesieniu do Polski chciałbym zaznaczyć, że po II wojnie światowej, w okresie rządów komunistycznych, prawa przedstawicieli mniejszości narodowych traktowano indywidualnie, nie zbiorowo. Podobnie zresztą było w innych państwach obozu tzw. demokracji ludowej. Obowiązującym w polityce etnicznej państwa paradygmatem była jedność narodowa, ludu i narodu polskiego, co implikowało wysiłki na rzecz pełnej asymilacji mniejszości. Polska Rzeczpospolita Ludowa, jak brzmiała po 1952 roku oficjalna nazwa państwa, ratyfikowała jednak szereg ważnych aktów prawa międzynarodowego, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczyły mniejszości i ich praw, i wiele z nich warunkowało politykę państwa również po roku 1989, jest aktualne i są aktualne do dziś. Po 1989 roku odżył problem mniejszości narodowych w całej Europie, zwłaszcza środkowo-wschodniej. Kolejne państwa Europy Wschodniej, w tym Polska, przystępowały do Rady Europy, podpisując jednocześnie Europejską Konwencję Praw Człowieka, co było jednym z warunków członkostwa w Radzie. W Polsce również w 2003 roku podpisano Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, później ratyfikowanych. Polska jest stroną powszechnych umów i deklaracji międzynarodowych bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do praw człowieka i problematyki mniejszościowej. Są to zarówno dokumenty wiążące prawnie, jak i politycznie. Wśród nich jest m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Na poziomie regionalnym w ramach Rady Europy i OBWE Polska, tak jak i pozostałe państwa, również podpisała szereg umów i deklaracji międzynarodowych. Polska jest też sygnatariuszem szeregu umów dwustronnych, zwanych często umowami o stosunkach dobrosąsiedzkich. Te były podpisywane przez Polskę także przed transformacją ustrojową po 1989 roku. Umowy te zakładały na zasadzie wzajemności możliwości rozwoju narodowego, politycznego, kulturalnego, gospodarczego mniejszościom zamieszkującym odpowiednio polskiej w innym państwie i poszczególnych mniejszości zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej czy PRL-u. Po 1989 w trakcie zmian ustrojowych te umowy bilateralne podpisano ze wszystkimi państwami ościennymi, a także z Łotwą, Estonią i Węgrami. Unikalnym dokumentem jest tak zwana Karta Polaka, przyznawana osobom pochodzenia polskiego w 15 państwach powstałych lub odrodzonych po rozpadzie Związku Radzieckiego, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Ta karta znacznie ułatwia takim osobom repatriację, uzyskanie obywatelstwa, kształcenie itd. w Polsce. Dotyczy jednak nie tyle mniejszości w Polsce, co mniejszości Polaków za granicą.
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w artykule bodajże 35 znalazły się zapewnienia, że państwo gwarantuje obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, obyczaju, tradycji, rozwoju własnej kultury i że, tutaj cytuję, mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych, instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. W Konstytucji zawarto ogólne normy postępowania wobec mniejszości narodowych i etnicznych, ale najważniejszy akt prawny dotyczący mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce to ustawa z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ta ustawa, znów cytuję, gwarantuje, że każda osoba ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź nienależącej do mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków. Ustawa zapewnia też, że nikt nie może być obowiązany do ujawnienia informacji o własnej przynależności do mniejszości bądź ujawnienia swojego pochodzenia, języka czy religii, gwarantuje utrzymanie własnej tożsamości kulturowej, między innymi zabraniając stosowania środków mających na celu asymilację osób należących do mniejszości i zabraniając stosowania środków mających na celu zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkanych przez mniejszość. Gwarantuje też dopuszczenie języka mniejszościowego w wybranych gminach jako języka pomocniczego w kontaktach z organami gminy czy w postępowaniu sądowym pierwszej instancji. Informuje też, że obok ustalonych w języku polskim nazw geograficznych mogą być używane jako dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości. Ustawa ta omawia też kwestię współpracy rządu i władz lokalnych z mniejszościami, a ewenementem w skali europejskiej, jeśli chodzi o polskie prawodawstwo, są rozwiązania ustawy z 12 kwietnia 2001 roku, zresztą później powtarzane, między innymi w kodeksie wyborczym, ustawy o ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP, która zwalnia komitety wyborcze utworzone przez organizacje mniejszości narodowych z obowiązującego w Polsce wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego. No jak dotąd tylko mniejszość niemiecka korzystała z tego prawa. Jeżeli chodzi o kolejne państwo objęte projektem, Słowację. No, Republika Słowacka też jest stroną kilku powszechnych umów i deklaracji międzynarodowych odnoszących się do praw człowieka czy problematyki mniejszościowej. To samo dotyczy poziomu regionalnego w ramach Rady Europy. Słowacja podpisała też Europejską Kartę Języków Regionalnych Mniejszościowych Rady Europy. Zdecydowano się wówczas o prawnej ochronie kilku języków. Minimalną liczbę ustępów, które poszczególne państwa zdecydowały się wówczas ratyfikować, ustalono na 35, ale Słowacja zadeklarowała stosowanie się do 49 lub 53, w zależności od konkretnego języka, co w zasadzie pozwala jej politykę w tym względzie uznać jako ambitną, chociaż w praktyce napotyka to pewne przeszkody natury prawnej czy powiedzmy historyczno-społecznej. Na Słowacji, tak jak w Polsce i na Węgrzech, podpisywano umowy bilateralne z państwami sąsiednimi. Te umowy zawierały również klauzule dotyczące ochrony praw mniejszości. Zresztą jest to generalnie specyfiką państw naszej części Europy z uwagi na ich burzliwą historię i niejednorodny etnicznie skład narodowościowy, mimo iż różnice te starały się, jak wiemy, minimalizować, czy to poprzez przesiedlenia, czy politykę asymilacji państwowej, władze komunistyczne. Na Słowacji najważniejszym aktem prawnym dotyczącym, czy warunkującym również politykę etniczną jest konstytucja z 1992 roku. Jej uchwaleniu towarzyszyły liczne dyskusje i protesty, zwłaszcza ze strony przedstawicieli mniejszości węgierskiej. Chodziło o preambułę konstytucji, w której znalazły się słowa my, naród słowacki. Chociaż w konstytucji jest później mowa o tym, że
no, jest mowa o obywatelach państwa należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. Oni znaleźli się niejako na drugim planie, co no budziło ich pewne zaniepokojenie. W prawodawstwie Słowacji w każdym razie w przeciwieństwie do Polski brak ustawy mniejszościowej, jakkolwiek pośrednio dotyczą mniejszości przepisy o używaniu języka jako urzędowego czy ustawa konstytucyjna. Do 2011 roku obowiązywała też ustawa o nazwach gmin w językach mniejszości narodowych, gdzie stwierdzano, że gminy, których członkowie mniejszości narodowej stanowią co najmniej 20% mieszkańców, oznaczone są w języku mniejszości narodowej na osobnych znakach drogowych, podczas gdy w kontaktach urzędowych, zwłaszcza na, cytuję, listach publicznych, pieczęciach gminy, w opracowaniach kartograficznych i ruchu pocztowym używane są wyłącznie nazwy w języku urzędowym. Późniejsze nowelizacje tej ustawy były jednak korzystne dla mniejszości, w praktyce obniżały wymóg minimalnego progu zamieszkania przez mniejszość z 20 do 15%, no i petryfikowały ten stan rzeczy nawet w przypadku niespełnienia tego wymogu przez kolejne lata. W 2008 roku w Słowacji weszła w życie ustawa o wychowaniu i kształceniu, później nowelizowana, w której stwierdzono, że dzieciom i uczniom obywateli należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapewnia się poza prawem do uczenia języka państwowego także prawo do wychowania i nauczania w ich języku. Z kolei ustawa o radiu i telewizji słowackiej z 2010 roku produkuje programy adresowane do, na mocy tej ustawy produkowane są programy adresowane do mniejszości i regulując, ustawa ta reguluje ich emisję z uwagi na, czy w zależności od wielkości populacji mniejszościowej na danym terenie. Poza organami zajmującymi się mniejszościami funkcjonującymi przy rządzie, Słowacja też powołała Krajowy Organ do Spraw Równości, nazywa się on Krajowym Centrum Praw Człowieka, przy podobnej instytucji o różnych nazwach, no i troszkę różniących się kompetencjach, istnieją także w innych państwach. Gry, tak jak Polska i Słowacja, również są oczywiście z sygnatariuszami umów międzynarodowych i regionalnych, również umów dwustronnych. Na Węgrzech, w świetle ustawy o mniejszościach narodowych z 2011 roku, narodowość to każda grupa narodowa zamieszkująca terytorium Węgier od przynajmniej 100 lat, będąca w liczebnej mniejszości wśród mieszkańców państwa, której członkami są obywatele Węgier o odmiennym języku, kulturze i tradycji, posiadający poczucie wspólnoty i pragnący je kultywować. Dokumentem ustalającym obecny status mniejszości na Węgrzech jest jeden z artykułów Konstytucji z 11 roku, która stwierdza, że narodowości żyjące na Węgrzech współtworzą państwo. Każdy obywatel węgierski, niezależnie od przynależności narodowościowej, ma prawo do swobodnego wyrażania i zachowania własnej tożsamości. Narody żyjące na Węgrzech mają prawo do używania języka ojczystego, używania we własnym języku nazwisk indywidualnych i zbiorowych i do kultywowania własnej kultury i do oświaty w języku ojczystym. Jednak szczególnego rodzaju ochronę zapewniają Węgry swojej diasporze. Dotyczy to głównie obywateli Słowacji, Rumunii i Serbii. W 2010 roku Zgromadzenie Narodowe na Węgrzech przyjęło ustawę o solidarności narodowej, w myśl której diaspora węgierska stała się częścią jednolitego narodu węgierskiego. Związana z ustawą Karta Węgra i kwestia podwójnego obywatelstwa pozostaje jednak spornym obszarem w stosunkach słowacko-węgierskich, zwłaszcza słowacko-węgierskich, które niektóre zapisy zresztą tej nowej konstytucji dotyczące mniejszości węgierskiej za granicą były też krytykowane przez Komisję Wenecką, ale do tej kwestii jeszcze wrócimy. A co interesujące i unikalne w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej, ustawa ustanawia lokalnego rzecznika mniejszości, określa jego kompetencje, a Zgromadzeniu Narodowemu nakazuje wybór rzecznika praw mniejszości narodowych i etnicznych. Odpowiednia ustawa umożliwia w miejscowościach zamieszkanych przez zadeklarowaną minimalną liczbę zaledwie 30 obywateli należących do jednej z 13 uznanych oficjalnych mniejszości przedstawienie ich kandydatów do rad miejskich i gminnych na preferencyjnych warunkach, więc tutaj
te preferencje idą nawet dalej chyba niż w przypadku Polski. No nie da się zaprzeczyć, że i na Węgrzech, no, w dobie odradzającego się jednak nacjonalizmu, zdarzają się konflikty i spory, choć w powszechnej opinii, czy w opinii większości przedstawicieli mniejszości, czy społeczności międzynarodowej, generalnie te 13 oficjalnych mniejszości narodowych na Węgrzech funkcjonuje w dobrych i bardzo dobrych warunkach, czy to prawnych, czy na ile państwo na to pozwala, czy jego stan gospodarczy, finansowy. Niektóre rozwiązania prawne, jak ta instytucja rzecznika do spraw mniejszości, mogą uchodzić za wręcz wzorcowe. Warto też podkreślić, że Węgry były jednym z pierwszych państw w Europie Środkowo-Wschodniej, które zgodnie ze standardami międzynarodowymi uregulowały status prawny mniejszości. Co więcej, wydaje się nawet, że w niektórych przypadkach go znacznie wyprzedziły. Węgry poza organami zajmującymi się mniejszościami funkcjonującymi przy rządzie powołały też osobne krajowe organy do spraw równości mniejszości na Węgrzech. Posiadają, co nie jest pewnie niczym nowym, własne media, rząd w miarę możliwości wspiera inicjatywy lokalne, czy buduje szkoły, dotuje budowę szkół i środków kulturalnych. W parlamencie zasiada 13 rzeczników dbających o interesy swych społeczności. No niemniej wiele regulacji konstytucji, ustawy o mniejszościach przyjęto na Węgrzech ze względu na mniejszość węgierską pozostającą poza granicami państwa, zaś prawo do tworzenia lokalnego i krajowego samorządu mniejszości oraz prawo do używania języka mniejszości w parlamencie. Te prawa zostały uchwalone z myślą o wzajemności, to znaczy o przyznaniu podobnych praw mniejszości węgierskiej w krajach sąsiednich. Mocno tutaj przebija zatem pragnienie przekreślenia tragicznych w opinii większości Węgrów konsekwencji traktatu z Trianon, który zmniejszył terytorium państwa i pozostawił poza jego granicami wielką liczbę etnicznych Węgrów. No, na dzień dzisiejszy nie zmienia to generalnie dobrej sytuacji mniejszości na Węgrzech. Sytuacja niektórych z nich może się jednak teoretycznie przynajmniej zmienić w przypadku napięć między Budapesztem a tam Bukaresztem, Bratysławem czy władzami serbskimi. W Austrii obowiązuje system koncesjonowania mniejszości narodowych, które określane są jako grupy narodowościowe. Kryterium wyróżniającym nie jest jednak deklarowana narodowość czy przynależność danej grupy, lecz język używany, określenie z kręgu rodzinnym i przyjaciół między innymi. Podział mniejszości w Austrii przebiega zatem wzdłuż linii mniejszości uznane i mniejszości nieuznane. I podział ten odpowiada podziałowi na grupy autochtoniczne i napływowe, chociaż zaczyna to budzić spory. W tej chwili najpoważniejszymi kandydatami do zaliczenia do pierwszej grupy są między innymi Polacy, Turcy i Serbowie. Austria jest stroną powszechnych umów i deklaracji międzynarodowych bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do praw człowieka i problematyki mniejszościowej. Zawarła też umowy bilateralne, między innymi z państwami sąsiednimi, jakkolwiek dotyczą one głównie kwestii inwestycyjnych czy podatkowych. Politykę etniczną i prawa mniejszości gwarantuje też federalna ustawa konstytucyjna Republiki Austrii jeszcze z 20 roku, ale potem zmieniona przez ustawę z czerwca 2002 roku. Istnieją w Austrii krajowe organy do spraw równości. Austria należy do tych państw, w których istnieje możliwość stosowania podwójnego nazewnictwa. W praktyce prawo to ogranicza się do kilku narodowości, jest ograniczone terytorialnie, oficjalnie przekroczenie 10% progu zamieszkania przez mniejszość jest wystarczające, aby uznać daną miejscowość za teren mieszany pod względem narodowościowym, a zatem winny tam być umieszczone dwujęzyczne napisy o charakterze topograficznym. Jak na standardy europejskie ten wymóg 10% jest stosunkowo niski. To jest 20 w Polsce, praktycznie 15 na Słowacji, no ale w Karyntii sprawa ta nie została ostatecznie zakończona, nie we wszystkich miejscowościach pojawiły się napisy w języku słoweńskim. Jeśli chodzi o mieszkańców Belgii, ci dzielą się na dwie
grupy etniczne posługujące się odmianami języków niderlandzkiego, islamandzkiego i francuskiego, czyli walońskiego. Ponadto istnieje kilkudziesięciotysięczna grupa posługująca się językiem niemieckim. Imigranci używają na ogół języków ojczystych, w tej chwili najczęściej jest to język arabski. Konstytucja Belgii mówi, że Belgowie są równi wobec prawa i korzystanie z przyznanych im praw i wolności jest zapewnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Gwarantuje się też wolność kultu religijnego, jego publicznego praktykowania. Wspólnoty zapewniają też neutralne światopoglądowe nauczanie, neutralne światopoglądowo. I wszyscy uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu mają prawo do edukacji religijnej czy etycznej na koszt wspólnoty. Belgijskie prawodawstwo federalne w każdym razie nie zna, nie stosuje zatem pojęcia mniejszości etnicznej czy narodowej. Drugi rozdział konstytucji zatytułowany Belgowie i ich prawa określa podstawowe zasady praw i wolności, które obejmują równość wobec prawa, zakaz rozróżnienia stanowego, prawo dostępu do stanowisk cywilnych i wojskowych, zakaz dyskryminacji w korzystaniu z praw i wolności i szczególnie tutaj podkreślono zakaz dyskryminacji mniejszości ideologicznych i filozoficznych. W Belgii istnieje też szereg instytucji, które stoją na straży równości, w myśl dyrektyw m.in. Komisji Europejskiej. Belgia też jest oczywiście stroną powszechnych umów i deklaracji międzynarodowych i regionalnych. Królestwo Belgii jest też sygnatariuszem konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, która jednak nie została dotąd ratyfikowana i wprowadzona w życie. Mniejszości w świetle prawodawstwa, w Belgii nie ma. Wszyscy obywatele kraju tworzą po prostu Belgów. Gdy po II wojnie światowej z uwagi na brak siły roboczej w przemyśle rekrutowano pracowników za granicą, ich przepływ poza umowami na linii pracownik-pracodawca regulowały również umowy bilateralne międzyrządowe. Gros przybyły wówczas robotników osiedliło się w Belgii na stałe. Dziś szacuje się, że jakieś 25% mieszkańców Belgii nie posiada korzeni belgijskich, a 10% z nich to imigranci. Aktualnie obowiązujące umowy bilateralne dotyczą głównie handlu i inwestycji. Generalnie nie mają bezpośredniego wpływu na sytuację mieszkańców nie mówiących w języku walońskim, flamandzkim czy niemieckim. Oczywiście prawodawstwo belgijskie również zakazuje i penalizuje wszelkie przejawy nierówności i dyskryminacji, niezależnie od ich motywów. Jeżeli chodzi o ostatnie państwo z tych, którymi zajmowaliśmy się, czy zajmujemy się w projekcie, więc Hiszpania, jej mieszkańcy dzielą się na grupy etniczne. Według kryteriów etnicznych nie istnieje w zasadzie narodowość hiszpańska. Większość mieszkańców stanowią Kastylijczycy, to taka dygresja. Autonomicznych regionów w Hiszpanii jest aktualnie 17. Hiszpania jest stroną powszechnych umów i deklaracji międzynarodowych i na poziomie regionalnym. Z drugiej strony władze hiszpańskie zdają się stać na stanowisku, że na jego terytorium nie istnieje problem mniejszości etnicznych i pogląd ten wyrażany bywał również na forum OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, gdy Hiszpania sprzeciwiała się powołaniu wysokiego komisarza do spraw mniejszości narodowych. Jak się zdaje, była to wypadkowa troski o zachowanie całości jedności państwa w obliczu silnych tendencji separatystycznych niektórych regionów. Skądinąd takie grupy jak Katalończycy, silnie powiązani ze swoim regionem, nie domagają się statusu mniejszości, no być może uważając, że ułatwi im to realizację dalej idących żądań autonomicznych, czy tak jak byliśmy świadkami ostatnio, no prób odseparowania się od Madrytu. Hiszpania również podpisała szereg umów dwustronnych, jakkolwiek ochronę mniejszości i to tylko pośrednio dotyczyć może zapis konstytucji mówiący, że państwo, cytuję, może zawierać traktaty o podwójnym obywatelstwie z krajami iberoamerykańskimi lub tymi, które łączyły lub łączą szczególne więzi z Hiszpanią.
No, pośrednio beneficjentem takiego podejścia są osoby pochodzenia żydowskiego. Swoistym aktem sprawiedliwości dziejowej stało się przyjęcie przez Hiszpanię w 2015 roku długo oczekiwanego prawa zezwalającego na starania ludziom, tysiącom ludzi na świecie, o hiszpańskie obywatelstwo, ile udowodnią, że są potomkami Żydów wypędzonych z krajów w czasach Wielkiej Inkwizycji. No i ludzie ci nie muszą zrzekać się już posiadanego obywatelstwa ani zamieszkać w Hiszpanii. Sytuacja mniejszości w tym kraju jest złożona. Oprócz regionalnych wspólnot autonomicznych, z których największą stanowią Katalończycy, są regiony posiadające własne statuty, rządy, parlamenty, ale nie posiadają praw suwerennych, a w konstytucji Hiszpanii nie wspomina się o autonomii tych narodowości. Istnieją obszary, w których kompetencje państwa nakładają się na kompetencje wspólnot, dotyczą głównie dziedzictwa kulturowego, przy czym ogólne kwestie dotyczące cudzoziemców leżą w kompetencji państwa, zaś edukacji, w kompetencji wspólnot, jakkolwiek muszą one przestrzegać pewnych głównych zasad, na przykład nauczania języka kastylijskiego, powszechnie zwanego hiszpańskim, uznanego na mocy konstytucji za język urzędowy. W konstytucji zaznaczone jest, że cytat, kastylijski jest hiszpańskim urzędowym językiem państwa i wszyscy Hiszpanie winni go znać i posługiwać się nim, ale pozostałe języki są również językami urzędowymi w odpowiednich wspólnotach autonomicznych, a bogactwo różnych odmian językowych Hiszpanii jest jej dziedzictwem kulturowym, które jest przedmiotem szczególnego poszanowania i szczególnej ochrony. Kwestii mniejszości dotyczyć może też kilka artykułów konstytucji, innych artykułów konstytucji, jakkolwiek i w nich nie używa się terminu mniejszość etniczna czy narodowa. O kwestiach etnicznych i narodowościowych mówi też kodeks karny, który przewiduje kary za przestępstwa nie tylko na tle religijnym, ale także etnicznym, rasowym czy narodowościowym, również statut zatrudnienia zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji z powyższych powodów, podobnie jak z uwagi na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wyznawaną ideologię. Podobnie jak w Belgii i w innych państwach, w Hiszpanii również funkcjonują instytucje stojące na straży równości, promujące zasady równego traktowania i zwalczania wszelkiej dyskryminacji. W wyjątkowych sytuacjach powoływane są na szczeblu ogólnym czy wspólnotowym agendy, których zadaniem jest zajęcie się problemami dotykającymi w szczególny sposób niektóre grupy ludności. Aktualnie w Hiszpanii dotyczy to Romów. Reasumując, dokumenty europejskie mówią o ochronie mniejszości, choć jednocześnie nie zawierają jednej wspólnej definicji. Odnoszą je do bardzo zróżnicowanej, powiedzmy, palety społeczności narodowych i etnicznych, które mają być generalnie traktowane równo i chronione. Na poziomie międzynarodowym i regionalnym pierwsze lata naszego stulecia był okres dostosowywania się poszczególnych państw, przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, do nowych standardów i ich skutecznej implementacji. To się generalnie w moim odczuciu udało. Koncepcja ochrony mniejszości narodowych dzisiaj opiera się nie tylko na zakazie dyskryminacji i zapewnieniu równych praw ogółowi obywateli, ale również na działaniach państwa, które pozwalają osobom należącym do mniejszości nie tylko na zachowanie, ale i na rozwój swojej unikalnej etnicznej, religijnej czy narodowej tożsamości. Działania te to na przykład uprzywilejowanie prawne i administracyjne w zakresie szeroko rozumianych praw kulturowych, a więc oświata, język, a inne dziedziny tych praw, na przykład podwójne nazewnictwo geograficzne, używanie języka mniejszości w urzędach publicznych, preferencje w ordynacji wyborczej, władz lokalnych czy
czy ogólnopaństwowych, regulowane są w prawie wewnętrznym. Sprawy mniejszości w każdym razie nie są już traktowane jako wewnętrzna sprawa poszczególnych państw, podlegają ocenie i kontroli międzynarodowej. Generalnie status mniejszości narodowych w państwach, którymi się zajmowaliśmy, jest podobny. Podobny, jeśli chodzi o zakres ich ochrony w świetle prawa międzynarodowego czy wspólnotowego. Istnieją duże różnice co do używanej terminologii czy kryteriów określających mniejszość, ale generalnie przysługujące im prawa są podobne lub takie same, nawet w państwach, w których kwestią mniejszości etnicznych i narodowych nie poświęca się zbyt wiele miejsca w ustawach zasadniczych czy w aktach ogólnopaństwowych, nie używa się pojęcia mniejszości narodowej jak w Belgii, zapewniony jest szeroki status autonomiczny wspólnotom regionalnym i na nie decyduje się działania w tym zakresie. Istnieją oczywiście różnice zawarte w prawie wewnętrznym, które wynikają z zaszłości historycznych, faktu znajdowania się państw Europy Wschodniej w obozie tzw. demokracji ludowej, no i tym samym w sferze wpływów totalitarnego Związku Radzieckiego i własnych reżimów komunistycznych, niechętnych również z powodów ideologicznych podnoszeniu czy podkreślaniu kwestii narodowościowych, wreszcie poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, znaczenie umów dwustronnych, takich państw jak Węgry czy Słowacja, podpisywanych z uwagi na pragnienie ochrony i zapewnienie swobodnego rozwoju, petryfikacji świadomości narodowej, odpowiednio Węgrów na Słowacji czy Słowaków na Węgrzech, ich niewielkie lub żadne znaczenie z punktu widzenia statusu prawnego mniejszości czy niedominujących grup językowych w Belgii czy Austrii. Wydaje się zatem, że rozwiązania prawne generalnie zapewniają ochronę i stwarzają możliwości rozwoju mniejszości w omawianych państwach, choć no, kilka spraw oczywiście dalej szwankuje, a tym, co może ma budzić trochę większy niepokój, rzeczywiście jest podnoszone przez przedstawicieli mniejszości, to tolerowanie lub nie dość zdecydowane czy skuteczne reagowanie na poczytania grup i organizacji skrajnie nacjonalistycznych czy odwołujących się do ideologii rasowej, jakkolwiek podejmowane przez niej podnoszone hasła ksenofobiczne, szowinistyczne czy rasistowskie, często dotyczą uchodźców i imigrantów, to coraz częściej budzą uzasadnione zaniepokojenie mniejszości, w tym mniejszości żydowskiej, przy czym problem dotyczy zarówno państw Europy Wschodniej, co jest związane pewnie z dość liberalną polityką obecnych władz Polski, Węgier czy Słowacji wobec ugrupowań skrajnie prawicowych i populistycznych, ale także między innymi Belgii, czy nie jest to też problem nieznany w Austrii, czy Hiszpanii, bądź innych państwach Zjednoczonej Europy. W Europie Zachodniej zagrożeniem dla mniejszości są z kolei grupy tak zwanych fundamentalistów religijnych islamskich, których działania uderzają generalnie w całe społeczeństwa, niezależnie od ich statusu mniejszościowego bądź nie.